Z nami Nemanja Mijoskowicz. Nemanja, trudno mówić po przegranym meczu, no ale jakoś musimy wytłumaczyć to, co stało się na boisku. Przegrywamy w pierwszym meczu u nas przed własną publicznością 1-2 z Wartą Poznań. No tak, długo czekaliśmy na ten mecz u siebie, tak to chcieliśmy go na pewno wygrać i myślę, że to było widać, że po prostu atakowaliśmy dużo, ale nie udało nam się wygrać ten pierwszy mecz u siebie, ale co robić? Ten liga jest długa, to jest tylko druga kolejka. Nowa liga dla nas, przyszli także nowi zawodnicy, także potrzebujemy może trochę czasu i myślę, że będzie lepiej. No właśnie, przede wszystkim chyba chodzi o ten czas, bo zgrać taką drużynę to właśnie wymaga tego czasu. No tak, ale nie wiem, co powiedzieć teraz na ten temat, ale myślę, że może nam się dzisiaj udało tak, że powiem, że możemy być zadowoleni tak, jak graliśmy, tylko że straciliśmy takie dwie bramki z dwóch okazji przeciwnika. W następnych meczach musimy to unikać i myślę, że będzie dobrze. W tych bramkach, które straciliście, no nie popełniliście nie wiadomo jak rażących błędów w obronie. No tak, ale to są były tylko te dwie sytuacje, które przeciwnik miał i on te dwie sytuacje wykorzystał i to jest ekstra klasa i już musimy się przyzwyczaić temu, że nawet nie możemy dopuścić przeciwniku pół sytuacji, bo tutaj są lepsi napastnicy, lepsi zawodnicy i będziemy pracować nad tym. Super, dzięki.